bierzemy się za tynkowanie. No i tak, odrysowaliśmy sobie tutaj poziom od okna do okna. Nie wspomniałem też o tym, że ważne jest też pilnowanie, żeby na jednym poziomie po prostu był parapet, tak samo jak i górny glif. Tym bardziej jak chcecie zrobić jakieś wstawki między tym, no to wiadomo, jak będą na innych wysokościach, to się nie zgrają. Także odcinamy sobie taśmą malarską. Tylko stąd coś jest chyba nie tak. Dobra. I kleimy do linii. Ja tak sobie zawsze doklepuję. Wtedy ona dobrze trzyma. Jakbyście montowali blaszane parapety, dobrze jest sobie wcześniej ich wpuścić, chyba że z tymi końcówkami plastikowymi, ale najlepiej sobie wpuścić, tak? My tutaj zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie, także będziemy później robić. Dobra, ja sobie to doklepię, górę odetnę i naciągamy. I lecimy! Najpierw sobie nakładamy. Tak samo jak ze szlichtą. Najpierw nałożyć. Już używam pacy 40. Ściągamy nadmiar. I docieramy. Najpierw przecieramy sobie całość, tak żeby zruszyć ten kamień. Później głaszczemy.
No i nie radzę w słońcu tego robić, bo narobi wam przyłączeń. Jak za szybko będzie szło, nie zadążycie docierać. Tak samo grunt, najlepiej mieć barwiony pod kolor tynku, nie? W razie jakiegoś niedopatrzenia nie przebijało. Głaszczemy tak wszędzie, w kółeczko, żeby jednolite takie było wszystko. Takich raków, żeby nie było. O, tak jak tu widzicie. Jest niedotarte. Bajeczka. Przyciereczkę na bok. Bierzemy noża, cokolwiek i tak, cyk, i mamy elegancko odcięty.